Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was największe shakesowe mity, jakie tylko kiedykolwiek mogliście usłyszeć. Od razu tutaj powiem na wstępie, że jeżeli jakiegoś mitu, który znacie, nie będzie w tym odcinku, to piszcie w komentarzach, chętnie zrobię drugą część. Natomiast już dawno temu pingowałem was na Discordzie, no i prosiłem, żebyście mi takie mity podsyłali, sam też troszeczkę poszukałem, no i dzisiaj mam dla was kilka przygotowanych. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie, tak jak powiedziałem, pisać komentarze z tymi mitami. Ta gierka już ma naprawdę swoje lata. Zaczynaliśmy wszyscy, podejrzewam, grać w nią, jak byliśmy młodzi. No i pewnie dużo takich mitów zasłyszeliście gdzieś tam u waszych znajomych, wśród waszej rodziny, powiedzmy, jak tam wam ktoś pokazywał tą gierkę. Dlatego jak czegoś dzisiaj nie będzie w tym odcinku, to po prostu piszcie w komentarzach. Zanim jeszcze przejdziemy do sedna tego odcinka, to od jutra tak naprawdę, w sumie to od dzisiaj, od minuty po północy powiedzmy, startuje promocja na grzyby. Startuje promocja na grzyby, bo też pytaliście mnie, kiedy będzie promocja. Mamy ostatni weekend miesiąca, no i ta promka, tak jak wspomniałem, już na stronie home.syfygame.net startuje dzisiaj minutkę po północy, czyli można powiedzieć, że od czwartku, no i już będzie można te grzybki na promce kupować. Oczywiście zachęcam do używania mojego kodu Neutral, tu jakby wiadomo, macie wszystko na tym banerku nade mną, dlatego że jak używacie kodu Neutral, to ja część z tego, co wy zapłacicie za grzybki, dostanę bezpośrednio dla siebie, no i możecie mi wysyłać jakieś tam screeny na Discordzie, na Instagramie, na mailu, żeby brać udział w kolejnym konkursie na Paysafe Cardy majowym. Co do promocji, no to wiadomo, normalnie w gierce jest dostępna od piątku do niedzieli, no a na tej stronce już od jutra, czyli od czwartku, już dzisiaj tak naprawdę od północy, tak jak powiedziałem, jest dostępna również do niedzieli, dlatego że tak jak wam ogłaszałem, na tej stronce będzie ta promka aktywna dzień wcześniej zawsze. No i co mogę więcej dodać, jeżeli ktoś planował kupować grzyby na promocji, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to zachęcam, skorzystać z tej strony, będzie mi bardzo, bardzo miło, jak użyjecie mojego kodziku. Dużo osób pisze, że nie ma tam możliwości płatności blikiem, jak najbardziej jest, tylko po prostu jak wybierzecie pakiet grzybów, to wybieracie opcję przelewy 24 i tam można również blikiem zapłacić. Dobra, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o to ogłoszenie, no i możemy zaczynać. Mity Shakesa, jakie sobie tutaj zapisałem. Pierwszym mitem są dryfujące kryształy. Pewnie niejednokrotnie słyszeliście, że te kryształy coś robią. Oczywiście mowa tutaj o tych na mapce miasta. Mamy tutaj, jak widzicie, na tej wieży czy na tym murze, jak zwał, tak zwał, takie kryształki, one sobie dryfują, zresztą mamy też ich opis, no i możemy je kliknąć. Jak je klikamy, no to one znikają, a za chwilę po raz kolejny się pojawiają. Co one robią? Dużo osób pisało, że, w sensie myślało, że dają tam więcej expa, jak się je klika, że one coś tam ogólnie robią, mają jakiś wpływ na gierkę. Jest to oczywiście mit, te dryfujące kryształy nie robią zupełnie nic, można je sobie kliknąć, ale na naszą rozgrywkę, powiedzmy, na naszą postać w żaden sposób nie wpływają. Także mówię, nic zupełnie nie robią, jest to tylko taka ozdoba, dodatek do mapy miasta, można kliknąć, ale zupełnie nic się nie dzieje po tym kliknięciu, także tutaj taki pierwszy mit, obalam go i lecimy dalej. Możemy przejść sobie do kolejnego mitu, drugiego. Mamy coś takiego, że kubek u hazardzisty ma znaczenie, to znaczy, jak tutaj sobie gramy, powiedzmy ja zagram za jednego grzybka, klikamy graj o to, no i hazardzisty nam, wiadomo, losuje te kubki. No i co niektórzy myślą, że faktycznie to, jaki kubek wybierzemy, ma znaczenie. Natomiast jest to pomyłka. Zupełnie nie ma znaczenia to, jaki kubek wybieramy, dlatego że jak już klikniemy graj o to, to gierka sama decyduje tam jakoś w tle, czy wygramy, czy przegramy. Zaraz wam to oczywiście pokażę. Teraz sobie wybieramy kubek, no i teraz zobaczcie, że wygrałem. Natomiast jak sobie tu zagramy, powiedzmy, za złoto, bo wy grzybków w sumie nie widzicie, zagramy za złoto, klikam graj o to, no i zobaczcie, teraz nam się tam będzie losować, no ale ja kliknę cokolwiek, no i cyk, mamy to złoto już stracone, dlatego że nie musiałem nawet tego kubka wybierać, tylko od razu gierka zadecydowała, że przegram. Może wam tu troszkę popokazuję, no nie chcę tego golda za bardzo marnować, no ale niech będzie na odcinek. Pyk, znowu przegrałem, żebyście zobaczyli, że też się wygrywa po prostu, że to nie jest tak, że jak wychodzimy z tego, to tracimy, no a jak wiadomo, jak tam, o, teraz zobaczcie, wygrałem, no i mamy naocznie, że dostałem te 700 tysięcy golda, więc jak widzicie, nie musimy tutaj wybierać kubka, to w ogóle nie ma znaczenia, możemy tylko kliknąć graj o to, po prostu sobie przeskipać animację i tyle, gierka już sama decyduje, zanim wybierzemy kubek, czy wygramy, czy przegramy. Dobra, lecimy do kolejnego mitu.
mitu, teraz brak skipowania koła coś zmienia. Też mi ktoś podesłał taki mit, mowa tutaj oczywiście o kole ABA WW, no i wiadomo, można to kółko zakręcić tak, że po prostu klikamy zakręć teraz za darmo, no w ogóle teraz to jest opcja, że można tą animację wyłączyć, ale chodzi po prostu o tą animację. Dużo osób pisało, że jak tą animację zostawiamy, jak się jej nie skipuje, jak to koło się w pełni kręci, to można wygrać jakieś tam grzyby, w sensie no jest większa szansa na wygranie grzybów, że to ogólnie coś zmienia. Oczywiście jest to mit, nie ma zupełnie znaczenia, czy tą animację skipujemy, czy oglądamy, jak to kółko się kręci, ta sama nagroda nam wylatuje, więc coś takiego też mi podesłaliście, również to obalam. Dalej mamy... Oglądanie całej walki pomaga. Też coś takiego widziałem, też mi jedna osoba podesłała, że jeżeli nie będziemy tutaj skipować walk, tylko będziemy w całości je oglądać, nie będziemy tu, wiecie, spamować entera, tylko po prostu klikamy sobie na przykład wredną wiedźmę, no i oglądamy w całości tą walkę. Oglądamy, jak się tam bije Barbar, potem jak się bije Maguś, potem Kunegunda, no i na samym końcu my, to coś pomaga, że tam na przykład lochy łatwiej siadają albo coś takiego, no to wiadomo, w strefie mroku jest to troszeczkę męczące, no ale na przykład w takiej strefie światła te walki nie są takie długie, no i właśnie taki mit był, że jak będziemy oglądać całą tą walkę, to w sumie jest podobne do tego z kółkiem, to łatwiej nam będzie pokonać danego przeciwnika w lochach czy coś takiego. Nie, to oczywiście również jest mit, czy spamujemy enter, czy oglądamy walki, nie ma to znaczenia. W ogóle Shakes działa tak, że dużo rzeczy, zanim my obejrzymy walkę do końca, to już zadecyduje, czy wygramy, czy przegramy. W sensie, jak klikniemy sobie loch, to my tą walkę, no możemy pominąć, możemy nie pomijać, ale w momencie kliknięcia lochu już jest tak jakby gdzieś tam z tyłu zapisane, czy my ją przegraliśmy, czy wygraliśmy, tak jak to miało miejsce przy okazji tych kubków, więc no tak po prostu ta gierka działa. Lecimy dalej. Maksymalne runy na zwykłych itemach. To jest kolejny mit. Chodzi tutaj oczywiście o zarządcę areny. No i widziałem, że masa osób, jedna osoba to mnie w ogóle w komentarzach wyzywała, że mówię nieprawdę, że kłamie. Masa osób się dziwi, jak szukam maksymalnych runek, czyli tutaj powiedzmy 60% na broni. Dlaczego sprawdzam tylko runki epickie, w sensie tylko itemki epickie, a nie sprawdzam zwykłych broni? Jest to spowodowane tym, że maksymalne runy można dostać tylko na itemach epickich. Jak widzicie, tutaj mam już skończonego zarządcę areny, no i zwykłe bronie mi lecą tylko i wyłącznie z połową maksymalnej runy, czyli w przypadku broni, no w przypadku runy na broni będzie to 30%, w przypadku tutaj szansy na epickie przedmioty będzie to 25%, no i musimy ten itemek epicki znaleźć, żeby mieć szansę na tą maksymalną runkę. Jak sobie będziemy dalej lecieć, no to sami zobaczycie, że wszystkie bronie z runami, tu akurat mi leci bez, no ale zobaczcie, kolejna broń i również mamy 30%, tutaj tak samo 30%, no o, tu akurat mamy epicki itemek, co ciekawe nam się wylosował, no ale tak czy inaczej, to, że można znaleźć na zwykłych itemach maksymalne runy, to jest mit, to tak nie działa. Żeby zdobyć tą maksymalną runę, musimy ją dostać powiedzmy na itemku epickim, a na zwykłych itemach można tylko i wyłącznie dostać połowę maksymalnej runy, czyli tutaj 25% do złota, powiedzmy 13% chyba łączna odporność na zwykłym itemie to jest maksymalnie, ulepszona jakość to chyba jest 3, bo to zaokrągla w górę, punktów życia chyba 8, jak się nie mylę, tutaj wam powiedziałem 25, 5% do PD, no i oczywiście 30% na broni, więc to jest kolejny mit, który widziałem bardzo często w komentarzach, dużo osób się dziwiło, no i mówię, jedna osoba to mnie nawet wyzywała, że to nie jest prawda, że kłamie. Dobrze, lecimy dalej, mamy kontrowanie podstawowych klas, coś takiego mam zapisane, o co chodzi? Chodzi o to, że kiedyś było takie przekonanie, jak były trzy podstawowe klasy postaci, że jedna postać kontruje drugą. Ja sam osobiście w to wierzyłem, w ogóle sporo tych mitów wierzyłem, zwłaszcza jak byłem taki młodszy, więc to swoją drogą. No ale ja wierzyłem w coś takiego, że klasy się nawzajem kontrują. To znaczy, mamy Magusia, który kontruje zwiadowcę, no bo zwiadowca nie może unikać ciosów maga. Potem mamy wojownika, który kontruje znowu maga, dlatego że ma bardzo dużo HP, no i mamy zwiadowcę, który kontruje wojownika, bo ma te uniki, ma 50% na unik, wojownik ma tylko 25% na blok, więc zwiadowca w teorii od tego woja jest silniejszy. I to było takie, powiedzmy, kółko trzech podstawowych klas, które ja myślałem i dużo osób myślało, że się kontrowały, czyli po prostu jak graliśmy wojownikiem, to lepiej było atakować maga,
magów, dlatego że wojownik jest lepszy na maga. Jak graliśmy zwiadowcą, to lepiej było atakować wojowników właśnie, no bo zwiadowca w teorii lepszy na wojownika. No jak graliśmy magusiem, no to lepiej było wybierać zwiadowców, a nie wojowników do walki. No to jest oczywiście mit, dlatego że te trzy podstawowe klasy miały idealnie, były idealnie zbalansowane, no i miały po prostu 50% win ratio jedna na drugą. Jeszcze tam kiedyś, jak innych klas nie było, tych nowych, więc no mówię, po prostu było to zbalansowane. Każda klasa jak miała te same statystyki, jak miała te same powiedzmy, no po prostu identyczne klasy, to win ratio wyglądało 50% na 50% na 50% wśród tych trzech podstawowych klas, więc żadna drugiej, można powiedzieć, że nie kontrowała. Także to jest kolejny mit. Mamy kolejny: czarna naszyjnik nie wpływa na szansę dropienia jakichś tam paczek, jakichś owocków i tak dalej. Widziałem, ja sam w to wierzyłem swoją drogą. Natomiast do tej pory dużo osób tak robi, że tutaj jak mamy jakiś event, powiedzmy skarby lasu, czy to teraz się tam inaczej nazywa, no ale po prostu jak możemy dropić jakieś paczki, powiedzmy do twierdzy, do podziemi, tutaj do kowala, jakieś owocki, wiadomo, owocki, no to tam ten event petów w tym momencie, no to sobie zdejmują naszyjnik. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie tu znajdziemy jeden czar, tylko który to był, poczekajcie, o dokładnie, zaczaruj swój amulet, aby częściej znajdować przedmioty podczas swych przygód. No i ludzie myśleli po prostu, że ten czar wpływa na to, że zamiast tego, że nam wyleci jakaś tam paczka właśnie do podziemi, do twierdzy i tak dalej, no to nam będą lecieć te itemki. Dlatego dużo osób, jak był ten event skarby lasu jeszcze kiedyś stary, no albo nawet teraz jak jest, to zdejmują naszyjnik, bo myślą, że dzięki temu mają większe szanse na drop tych paczek z misji. To nie jest prawda, to zupełnie nie wpływa na tą szansę. Jak ma nam polecieć paczka, to nam poleci. Nieważne, czy mamy naszyjnik, czy nie mamy tego naszyjnika, więc nie ma sensu tego ani nie czarować, ani nie, powiedzmy, zakładać, tylko cały czas lepiej jest mieć to zaczarowane, cały czas lepiej jest mieć to założone, bo zawsze mamy szansę na jakiś itemek z misji, zawsze to może, wiecie, coś tam do wiedźmy polecieć, coś tam do kowala rozmontowanie, no i wiadomo jak to wygląda, więc to jest po prostu mit, ten czar nie wpływa na szansę dropienia jakiś tam owocków z misji, paczek z eventów, no i tego wszystkiego, wiecie o co chodzi, także na spokojnie można go mieć założonego, można go mieć zaczarowanego, jest jak najbardziej ok. No i ostatni mit, który mi przyszedł do głowy w tym momencie, to jest ataki, to są ataki do klasera. Po prostu dużo osób myśli, że jeżeli mają ten klaser i zaczną walczyć z jakimś tutaj przeciwnikiem, który ma jakiś itemek do klasera, to nie muszą go pokonać, tylko wystarczy, że z nim zawalczą, no i wtedy te itemy do klasera wpadają. To jest oczywiście nieprawda, to jest mit, też mówię, widziałem dużo osób, że dużo osób tak myśli. Musimy pokonać daną osobę, która ma jakieś tam itemy, które są nam potrzebne do klasera, żeby dostać te itemki. To jest bardzo istotne. Jeżeli na przykład mamy, nie wiem, 10 level, bo na tym zdobywamy klaser i zaczniemy tu łoić jakieś 500 levele, które mają super dużo itemków do tego klasera, no ale oczywiście będziemy przegrywać, no bo to jest logiczne, że 10 level przegrywa z 500, to tych itemów do klasera nie będziemy dostawać i ten klaser nam się nie będzie wzmacniał, nie będą nam tu dochodzić procenty premii do punktów doświadczenia, więc to jest oczywiście również mit, żeby zdobyć itemy do klasera musimy kogoś tam, jakiegoś innego gracza po prostu pokonać. No i tyle mitów, które mi podesłaliście, tyle, które mi przyszły do głowy, mam nadzieję, że się podobało, tak jak wspominałem, piszcie w komentarzach, jeżeli czegoś jeszcze nie było, chętnie sobie dodam i chętnie zrobię drugą część, oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawiajcie, pamiętajcie o tym, no i o tym subie z dzwonem to już powiedziałem, dzięki ślicznie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!